Wieś Chmielnik położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego w powiecie rzeszowskim. Jest jednocześnie siedzibą gminy od roku 1973. Krzysztof Grat, wójt gminy Chmielnik. Prezentujemy Państwu piękną wieś podkarpacką Chmielnik, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Rzeszów. W tle krajobraz Chmielnika, urozmaicony licznymi zagajnikami, dużą liczbą zieleni, rozproszone budynki wśród tej zieleni. Zajmuje obszar o powierzchni 2193,93 hektara i liczy 3642 mieszkańców. Nazywam się Anna Szydełko, jestem sołtysem wsi drugą kadencję. Wieś Chmielnik jest największą wsią w gminie, posiada największą liczbę mieszkańców. Infrastruktura i środowisko sprzyja osadnictwu mieszkańców. Myślę, że dobrze się tutaj mieszkańcom mieszka. Rozlokowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych z Rzeszowa za pomocą trzech dróg powiatowych. Rzeszów-Kielnarowa-Zabratówka, Rzeszów-Matysówka-Chmielnik, Rzeszów-Świętego Rocha-Chmielnik. Od roku 1995 wieś objęta jest kanalizacją sanitarną wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków typu Lemna i obejmującą 3/4 gospodarstw domowych w miejscowości. Wieś posiada sieć wodociągową wraz z infrastrukturą o długości 21,6 km. Posiadamy ujęcie wody. We wsi jest 2 km chodnika. Obejmuje najbardziej ruchliwą część miejscowości od urzędu gminy do kościoła. Oświetlenie uliczne znajduje się wzdłuż dróg powiatowych od Kielnarowej i Rzeszowa i obejmuje około 20 km. Wzdłuż drogi powiatowej usytuowane są wiaty przystankowe. Stan dróg gminnych jest dobry. Większość dróg jest zaasfaltowana dzięki pozyskaniu funduszy z Ministerstwa Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Największą inwestycją jest przebudowa drogi gminnej w Przysiłku Wielkopolska w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Bazę oświatową w sołectwie stanowią zespół szkół obejmujący szkołę podstawową nr 1 imienia Jana Bałdy i gimnazjum samorządowe imienia Szarych Szeregów wraz z wielofunkcyjnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. Szkoła podstawowa nr 2 imienia Jana Pawła II. Szkoła podstawowa nr 3 imienia Maksymiliana Marii Kolbego wraz z nowoczesnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego, gdzie budowa była możliwa po uzyskaniu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Opieka zdrowotna realizowana jest poprzez Ośrodek Zdrowia, zabezpieczający potrzeby mieszkańców w zakresie podstawowych usług medycznych. We wsi funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Caritas, w którym zamieszkuje 120 pensjonariuszy. Rynek pracy jest mały, ale dominującymi pracodawcami są firma Chmielnik Zdrój S.A. producent wody, chleba, warzyw, miodu. AJ Profibud, firma budowlana. Metalform Józef Kusz, producent złączek PCV. Delikatesy Centrum. Dom Pomocy Społecznej. Firma Pokter. Danuta Janusz Tereszkiewicz, producent pokrowców samochodowych. Obszarem mającym szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest teren położony w centralnej części Chmielnika, gdzie znajduje się Urząd Gminy, Bank, Ośrodek Zdrowia, Dom Ludowy, Zespół Szkół, Kościół, Cmentarz, Dom Pomocy Społecznej, Stadion Sportowy i Plac Zabaw.
Charakterystyczną cechą występującego krajobrazu wsi Chmielnik jest urozmaicona rzeźba terenu z szerokimi garbami wzniesień, licznymi wąwozami lesowymi, większymi i mniejszymi fragmentami lasów, łąkami, polami uprawnymi. Jest to przykład krajobrazu kulturowego charakterystycznego dla drobnej własności chłopskiej na terenach podgórskich, który został ukształtowany przez człowieka. Na terenie wsi panuje klimat podgórski. Świat roślinny i zwierzęcy jest bardzo zróżnicowany. Wąskie doliny porośnięte drzewami, przeważnie bukami, dębami, brzozami, olchą, lipą, topolami, jodłą, świerkami i licznymi krzewami. Bliskie sąsiedztwo miasta wojewódzkiego, dobra infrastruktura techniczna wsi, dogodne połączenie komunikacyjne, walory krajobrazowe wsi wpłynęły na bardzo dynamiczne osadnictwo mieszkaniowe, które scentralizowane jest wzdłuż dróg powiatowych biegnących przez wieś. Nowo osiedlający się mieszkańcy cenią sobie ciszę, spokój, dogodne warunki życia i piękne widoki. Posesje są nowoczesne i funkcjonalne, wkomponowane w istniejącą zabudowę z dużą ilością zieleni i kwiatów. Architekturę ogrodów przydomowych wykonują sami domownicy. Środowisko naturalne sprzyja roślinności, czystości powietrza, coraz więcej naturalnych zadrzewień. Do najstarszych zabytków należy kościół parafialny pod wezwaniem świętego Bartłomieja z XVII wieku. Szczególnie ceniony jest w nim obraz Matki Bożej Łaskawej. W Chmielniku działa kilka stowarzyszeń, m.in. Klub Sportowy Galicja, który korzysta z oświetlonego stadionu z trybunami dla kibiców oraz bierze udział w licznych rozgrywkach sportowych. Nazywam się Trawka Jarosław. Jestem prezesem klubu sportowego Galicja w Chmielniku. Działamy od 11 lat z mniejszymi lub też większymi sukcesami. Gramy w strukturze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W naszym stowarzyszeniu działa młodzież mieszkająca na terenie wsi Chmielnik i nie tylko, na terenie gminy Chmielnik, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w rozgrywkach sportowych. Zachęcam przede wszystkim młodzież szkolną i nie tylko szkolną, uczącą się, pracującą. Jest to fajna zabawa, fajna przygoda, bardzo fajne spędzenie wolnego czasu. Stowarzyszenie Pro Regione, które opiera swoją działalność na trzech głównych filarach. Działalność na rzecz kultury, edukacji oraz rozwoju lokalnego. Stowarzyszenie Pro Regione w Chmielniku powstało w 2007 roku. Od tamtej pory swoją działalność koncentruje na edukacji i kulturze. W bieżącym roku realizowane są projekty z zakresu logopedii oraz edukacji kulturalnej, a także projekt związany z realizacją Święta Gminy Chmielnik. Koło Gospodyń Wiejskich powstałe w 1964 roku. Jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń Wiejskich działa od 1964 roku. Po prostu w kole jest członkiń ponad 30 i uczestniczymy bardzo czynnie w różnych imprezach, między innymi jak festiwal w Albigowej, festiwal kwiatów. Na terenie swojej gminy uczestniczymy w różnych imprezach, tak jak na przykład święto gminy, bierzemy czynny udział z potrawami tradycyjnymi, śpiewamy oczywiście, bo jesteśmy zespołem ludowym. Członkowie koła kultywują tradycję ludową poprzez przygotowywanie strojów, potraw lokalnych oraz wspieranie lokalnych twórców ludowych. Nazywam się Lucyna Szpunar, mieszkam w Chmielniku. Należę do Koła Gospodyń Wiejskich w Chmielniku i tradycję pieczenia szyszek przejęłam po pani Adeli Filip. Wzory szyszek czerpię z otaczającej przyrody, kwiatki, ptaszki i różne elementy, które się właśnie w przyrodzie znajdują. Obecnie koło bierze udział w wielu wydarzeniach promujących lokalną tradycję i kulturę wsi, między innymi
Święcie Gminy Chmielnik i Dożynkach Gminnych, Festiwalu Kwiatów w Albigowej oraz wielu innych uroczystościach. Znaną działaczką, długoletnią przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, jak również poetką ludową jest pani Adela Paulina Filip. Jak ja kocham mą wioskę rodzinną, te jej wzgórza urocze, zielone, te jej łany bogate, rodzące, chlebne kłosy, ziarnem pochylone. Jak ja kocham te lasy, te gaje, gdy swym szumem odwieczną pieśń grają, błogą ciszę, co w cieniu swym kryją i ptaszęce chorały śpiewają. Jak ja kocham żyjących tu ludzi, których dolę i znam i szanuję, ciężką pracę, codzienność i trudy, i za wszystko to Bogu dziękuję. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych działa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku. Nazywam się Zofia Puterla, jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik. Stowarzyszenie nasze zostało utworzone w 2000 roku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku. Celem naszego stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym. W swojej działalności skupiamy się głównie na pracach mających na celu integrację osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ochotnicza Straż Pożarna, której jednostka zrzeszona jest w Krajowym Systemie Ratownictwa. Strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielniku Bogdan Krużel. Jednostka nasza powstała w 1891 roku. W 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Zrzesza w swoich szeregach 40 członków czynnych plus 10 młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dziecięcy Zespół Chmielnickie Kłosy istnieje od 2005 roku przy Bibliotece Publicznej w Chmielniku. Doliny i pagórki, panoramiczne widoki, ciekawe zabytki i miejsca, lokalne tradycje i święta, miejscowe przysmaki, dobra komunikacja i infrastruktura, bliskość Rzeszowa, tereny dla sportu, miejsca edukacji, gospodarstwa agroturystyczne, cisza i spokój. To wszystko sprawia, iż wieś Chmielnik jest przyjazna dla mieszkańców oraz turystów. Stanowi wizytówkę gminy i tym samym jest jedną z najpiękniejszych wsi podkarpackich. Zapraszamy do Chmielnika!